Hej, cześć, siema do wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy w DMC 4. Teraz dla podkreślenia Special Edition, która daje mi możliwość grania jako Virgil oraz jako Lady oraz Tirish. Tak więc, bez zbędnego już gadania i durnego przedłużania, rozpocznijmy pierwszą misję jako Virgil na poziomie łowca demonów. Ten strój jest porąbany. Ale sobie zagramy oczywiście w stroju zwyczajnym. Virgil w ogóle w tym drugim stroju wygląda jak Sparda, kiedy się zmienia w demona. Dante w swoim pewnie też. To jest przerąbane. No i dobra. Co takiego Virgil robi w Fortunie? Kilka dekad temu! O, okej. Czyli co najmniej 10, a nie 20 lat wcześniej się dzieją te wydarzenia. Czyli to jest zanim Virgil walczył z Dante i został tak jakby uwięziony w... The Order of the Sword, huh? W tym świecie demonów. They worship a demon as a god. Taka szybka prezentacja możliwości Virgila. Just what are your true intentions? O, czyżby koleżanka się zauroczyła trochę Virgilem? Wiesz, takie trochę overthinking, no ale troszkę tak to wyglądało. O, proszę, bez opisu żadnego. Virgilem trochę pograłem w Bloody Palace. Powiem wam tak, gra Virgilem jest dość specyficzna. W sensie, jest podobna do tego, jak się nim grało w DMC Devil May Cry, z jedną zasadniczą różnicą. Tutaj, tak jak Nero ładuje sobie demona, tak samo robi to Dante, tak samo robi to Virgil, ale Virgil dodatkowo bazuje na koncentracji. Ma taki pasek koncentracji, który nad życiem mu się ładuje i trochę też obok. Im bardziej on się ładuje, tym bardziej popieprzone kombosy on jest w stanie robić. A, i ten swój popisowy numer, czyli, jak to jest to dopisane, Judgmental Cut End. Czyli to, że on tak, wiecie, ładuje, po czym rob napierdala we wszystkie strony i praktycznie zabija wszystko, co jest w zasięgu. Może zrobić tylko kiedy włączy sobie Devil Trigger oraz tylko jeśli ma full koncentracji. Albo po prostu powyżej danego progu.
Także może być intrygująco. Już go tam trochę poćwiczyłem, więc powinno być w miarę łatwo. Znaczy w miarę łatwo, powinno być w miarę okej. A właśnie, bo Virgil też ma różne bronie. Mianowicie ma Beowulfa, którego o dziwo ma teraz, nie wiem jakim cudem, bo nie powinien go w ogóle teraz mieć. I ma też Force Edge. I jak widać też potrafi go na chwilę ukłuć, ale to jest nic! Patrzcie to. No. No i patrz. Raz, dwa. No, kurde, ale daj się trafić, typie. Raz, dwa, trzy. Nawet nie widać, kiedy on tą ręką rusza, tak dokładniej, a to tyle cień wyprowadza. Mańcek. Dobra. O i to jest też super. Ta, w styl. Tu się da jakiś wyższy styl w ogóle nabić? Dobra, może się da, ale to jest tutorial, więc to nie zwracam uwagi akurat. Dobra, misja druga. Będzie już zapisem, czy nie? Nie. O dziwo też. Dobra, no to jedziemy. Tak, tak, tak. Mapa i lot, wiem. No kurwa, musiałem przydobrzeć. A, i nie opłaca się pudłować tutaj ciosami. Bo każdy cios, który spudłuje, automatycznie obniża koncentrację. Dobra, i to... A nie, to nie tyle, tam jeszcze jest typ jeden. Dobra, tak, 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 badam. Dobra, dobra. Okej, ale kurde, mam nadzieję, że to nie jest po prostu przechodzenie tych samych misji, które przechodził Nero i Dante. Tylko właśnie gram jako Virgil. Bo jeśli tak, no to troszeczkę się zdenerwuję. Dzięki, no, kasenki nie było o tych drzwiach, ale oczywiście... Ale powiadomienie musiało być. Dobra. Idziemy dalej. Tak, tak, tak. Syf, chaos, rozpierdol. No i dobra. Nie! Wyłącz mi to, wyłącz mi to! Okej, okay, dobra. Myślałem, że uda mi się zrobić to samo co w DMC Devil May Cry, czyli ten taki podskok z teleportacją, ale... Nie. Tak, tak, tak. Mogę obracać kamerę. O, i proszę, mamy też to. Co zrobić z tym Virgil? Aha, nic. Serio? Żadnej animacji? Tak po prostu? Jestem troszkę zawiedziony. Plus skoro Virgil to zabrał teraz, to jakim cudem... Dobra, no tak, nie mam tutaj podwójnego skoku, co mnie trochę wkurza, no ale... Niestety. Ale o dziwo mam taki rodzaj teleportacji, nie? To samo. A dobra, a nie, działam, bo to jest cyk, no i to jest tego do góry, żeby taki unik zrobić, ale nie żeby się tak gdzieś na bok teleportować. Ale to czekaj, jak Virgil to teraz zabrał, to jakim cudem Nero był w stanie to później zabrać? Skoro tego już tam nie powinno być.
Tak, sekretna misja, ale nie będziemy jej wykonywali. No chyba, że... Dobra. Mam to. No chyba, że po prostu Virgil to po tej akcji gdzieś po prostu porzucił i ktoś to po prostu odnalazł. No to jest spora szansa, opatrzcie to. Elo. Był demon, nie ma demona. Demona, nie ma niczego w zasięgu wzroku. Dobra. To jest też tak kozacko to chowal, muszę przyznać. Dobra, to jest teraz zamknięte. No, teraz mi o tej koncentracji będzie mówiło poważnie. Dobra, mamy to. No i kurde, chciałem to wykonać i co? I oczywiście totalnie spieprzyłem timing. Serio? Trafił mnie? Trudno się mówi. Jakby naprawdę, mam nadzieję, że to nie jest sposób przechodzenia jednego tego samego. Bo to by aż było lenistwo. To samo, ale tylko i wyłącznie ten. Nawet kasenek nie ma, jak się pojawia te demony. Tak, ręga skieruje. Nice. Nie poszło dokładnie tak jak chciałem, no ale poszło jakoś, to jest najważniejsze. Okej, najszybsze ładowanie. Spoczy. To co, będzie cutscenka? Tak, zaraz opuszczenie mostu. I to jest jeszcze rozwalone ze strzałem, no come on. Już naprawdę chodzi o lenistwo. Dobra, czekaj, wyjście jest tutaj. Walczenie Virgilem to jest naprawdę jakbyś po prostu był samurajem. Ta opcja. Ale takim na mega turbo fazie. No i ta prowokacja. Wow, już miałem, że oberwę, ale w ostatniej chwili dał mi się odwrócić, nie wierzę. I tym finisherem jakby z tego biliona ukuć ich po prostu dziabnąć. Dostałem i jeszcze mi eska na to wpadła. Bueno, naprawdę bueno. Dobra,
pierwszy obszar wydobywczy. A, i Verge teraz też może, tak? Ale nie chcę ciągle tego spamić. Zaczęło jeden cios tego, ale dobra. To nieważne, że Vergil też może to niszczyć. Dalej w środku nic nie ma. I co, będzie Belial czy nie? Tak. Tylko dziwo, Vergil ma totalnie w dupie fakt, że on tutaj jest. Tym bardziej gra ma to nie w dupie wytłumaczenie, jakim cudem się tu znalazł. Kurde, i oberwałem, no. Okay, no. Boże, w to musiałem wcisnąć. Okej, to mu naprawdę mało zrobiło, co mnie akurat chodziło. No jasny chuj, no. Ale nie w niego miałeś, typie. Głupi jesteś? Seriously? Walka po prostu błyskawiczna. No i super, tylko jakby jakieś wyjaśnienie, co się dzieje? No, autentycznie nie wiem, co ja mam myśleć o tych misjach. 20 minut, ja już dwie misje zrobiłem. Czyli chyba będziemy normalnie lecieli wszystkie misje. Z tego na to wygląda. Dobra, no to co? Jak to tyle zajęło, no to lecimy też z misją trzecią. Kto wie, można 4 misje w odcinku będę w stanie zmieścić. Jak on tu moi, Yamato i tym Force Edge'em! Nie powiem, wyglądało to super. Tego teleportacje wyglądają aż zbyt kozacko czasami. Dobra, tu walczyć nie muszę, więc...
Proszę, oszczędźmy czasu i po prostu biegnijmy dalej. Dobra, no. Kulasz tak nie potrzebuję, ale mogę sobie jako tako przygarnąć. Większej ich ilości. Tyle głupie jest to, że kule są też czerwone wspólne. Akurat to mogło być osobno dla każdego. No i co? Jest zamek Fortuna. Trochę leczenia. Jako że życia mam full, to oczywiście... to oczywiście wpada mi więcej czerwonych orbów. Co, też będzie ta sama cutscenka? Tak, też totalnie z dupy dzwonnica się urywa. Reszta spada. I pojawiają się frosty. Ale jak? Jakieś... Serio, jakieś wyjaśnienie chcę. Kurde. Akcję odwalam. Kurde, tyle grałem, ale nie wiedziałem, że tam takie coś robi w tym triggerze. Można i tak, nie powiem. Dobra, mamy zamek. I czy to będzie zaś taka scenka z Glorią, czy może co innego? Nie, nie ma żadnej kascenki. Dobra. To akurat nawet dobrze, że nie ma, bo byłoby to dość dziwne. A proszę, czyli tam, co jest na górze, to tylko Virgil może zgarnąć. Przynajmniej według twórców. Spoko. No ale wodę święconą dało mi się zgarnąć jako Nero, także... Spoko. Nie masz mocy, aby zniszczyć te trumnę. Tak, tak, tak. No, nie chcę tego sprawdzać. Tu oczywiście... Nie przejdzie z góry, bo muszę najpierw to odblokować. No to już bez takiego przedłużania lecimy od razu tędy. Dobra, tej walki też toczyć nie muszę, więc... Jest tak, żeby po prostu nabudować sobie trochę koncentracji to zrobię. Dobra. Skakujemy tutaj. Dobra, kolejna bariera. Dobra, panowie, to kto chętny na muckę? Znaczy ja, bo dałem sobie spuścić solid pierdol. Elo. Bo jak to wygląda, że pieczęć wygląda jak pajęczyna, tłucze się jak szkło. Trochę dziwne. Co, zaś te same kamery? Tak, no to pomijamy oczywiście. O, okej, dobra, może być.
No jak? Co się stało? Jeśli jest jedna rzecz, której mi brakuje z DMC Devil May Cry, to jest to, że oni już tutaj nie wpadli na to, żeby Virgil Manziamato mógł sobie takie cięcie w powietrzu wykonać, bo to naprawdę mi się podobało właśnie w tamtej części. No fuck you! Nie ogarniam, co tu się stało? Dlaczego mi tak nagle wytegowało? W sensie, byłem normalnie, po czym nagle wywaliło mnie w ten skolczasty sufit. No i nie dał się tak od razu? No nie wiem, do kogo mam bardziej zażalenia, do siebie czy do gry? Idziemy dalej. Dobra, tej walki oczywiście toczyć nie musimy, więc ją bardzo zgrabnie ominiemy. Naprawdę? Spadł mi fokus? Dlaczego? Znowu ten debilizm, że nie mogę tego przeskoczyć. Dobra. To nawalałem jako Dante, jako Nero, więc tu raczej nic nie będzie. Tak, żyjemy dalej, nie tracimy czasu. Dobra, czy tu będzie Blitz? Mam szczerą nadzieję, że nie. I nie, widzę, że to. Ale może byś bił ich, a nie powietrze. Może być. Kurde, muszę zobaczyć, jak się robi to kombo, że nawala jednocześnie Force Edge'em i Yamato. Bo to zrobiłem totalnie przypadkowo. Chociaż, czekaj. Raz, dwa, trzy. Nie, to nie to. Dobra, to zobacz po prostu. Force Edge. High time, nie. O, bilion uchuć. To jest normalnie. O, ciekawe. Dobra, czyli co to będzie tu? Tak, to jest to, dobra. Czyli dwa razy atak, pauza, atak, a potem spamowanie. Spoko. W sumie dobra, że nie idę tego teraz testował, po prostu idziemy dalej. O, ale tu mogę wytestować. No i tu była woda święcona, którą jako Nero udało mi się łapnąć, zgarnąć. Zobaczmy. Raz, dwa, trzy.
No, pięknie. Ale zajebiście wygląda ten kombos. Tutaj trzeba już walczyć, więc... Elo? Jak mi ta walka nie poszła niestety, no ale mówi się trudno. No i dobra, idziemy teraz do biblioteki, gdzie skończymy misję. Czy będzie cutscenka? Czy po prostu będzie walka? Nie, po prostu z dupy pojawia się ta zbroja. Okej. Okay. Boimy ją ile wlezie. Jeszcze? Nie, to tyle. Okej. Okay. Turbo dziwne, no ale dobra. Też bez animacji, zabieramy go i tyle. Dobra. Akurat to się zgadza, bo Nero też to tak po prostu zgarnął. Nie było animacji, jak to wygasa. No ale okej. Okay. 3 misje w jednym odcinku. Jak to tak dalej pójdzie, no to my naprawdę skończymy tę misję jako Vergil o wiele, wiele szybciej. Tylko naprawdę mam nadzieję, że akurat u Trish i u Lady będzie coś nowego. To sobie jeszcze sprawdzę, bo jeśli nie, to po prostu skończymy jako Vergil i koniec. Tego wam po prostu pokażę jeszcze dodatkowo, jak skończymy jako Vergil, że wam na końcu wkleję ten epilog, który mogłem odblokować, ale który mi się nie odblokował, bo jest po prostu się... Trochę nie popisałem jako Nero. Tak więc dobrze, ode mnie to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale, w którym zajmiemy się 4. misją fabula jako Vergil i kto wie, może nawet uda się tę ropuszkę załatwić w trochę lepszy sposób. Tak więc wyczekujcie kolejnego materiału. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!